Siemanko, kliknąłeś na bonusika i bardzo dobrze. Strój roboczy, bez guzików. O, chyba za blisko, kurczę, troszeczkę jednak. Nie, tak to nie, tak to nie. Może tutaj, o, w górę polecimy i tutaj przybliżę troszeczkę, co? Jak myślisz? Tak będzie lepiej? Myślę, że tak będzie lepiej. Okej, okay. No dobra. Słuchaj, cztery podejścia, cztery razy nawilżane. Odstało swoje, więcej już nie wypiję. Zresztą pokażę ci, na Facebooku zresztą rzucałem filmik, pokażę ci, jak to wyszło. Zobacz, co miało wypić, to wypiło. Tu już jest idealnie. Resztę zbiorę. Ojojojojoj. Przyzwyczaiłem się, kurczę. Jak miałem wcześniej aparat, to z aparatem już nie elegancko. Teraz jak mam GoPro, zakładam na głowę i śmigam. Czym to usunę? Delikatnym cleanerem do skóry. Po prostu. I mikrofibra. A jakim cleanerem, nie powiem, bo go właśnie badam teren, że tak powiem. Fibra zwykła, najzwyklejsza. Zrobię, słuchaj, zbliżenie. Zrobię zbliżenie, żebyś zobaczył, jak to będzie wyglądać. O, w ten sposób. Zbliżę sobie mikrofibrę cleanerkiem. Żeby nie było, GoPro też nagrywa. GoPro, słuchaj, nagrywa tam na góreczce. I zbieram. Myk. Odwracam. I do słucha. I tutaj naprawdę nie trzeba jakiejś ekstremalnej siły, czy jakiegoś ekstremalnego towaru, żeby to zdjąć. I pokażę ci różnicę. Takie podejście robię mikrofibrą, słuchaj, dwa razy. O, wróć. To będzie trochę karkołomnie. Mam nadzieję, że to widzisz. A tutaj tłusto. Widać różnicę? Widać różnicę, nie? No właśnie, dobra. Wracam. Aparat. Klik. Wszystko widać? Widać. Wszystko widać. A, jeszcze troszeczkę zbliżę, tak, żeby nie było. Okej, okay, dobra. I teraz tak, jak zrobiłem to jedną stroną, atakuję drugą stronę. Tu sobie postawię butelkę, żebyś nie widział, czym atakuję. Druga strona. I przecieram go. Delikatnie, nie trzeba siły. Teraz jest zakamarek. I to też. No. Odwracam. I zbieram. No dobrze. Słuchaj, jakby luksusowo. Teraz tu. Ale bym, kurczę, może i zobaczysz butelkę. No nie chcę, że zanim się produkt pojawi, żeby było, że nim pracuję, że go reklamuję, czy jakieś inne pierdoły. Okej. Okay. I zbieram go. Jeszcze mogłem sobie wziąć sprężone powietrze. I tak zrobię, słuchaj. Wezmę sobie jeszcze sprężone powietrze, zmontuję sobie, bo zawsze po dłuższej pracy wyłączam sprężarkę. Teraz będzie nam trochę hałasować i spuszczam wodę, żeby mi nie... A, dokręciłem filterek? Nie wiem. Słuchaj, zrobimy chwilę przerwy, z tego względu, że zanim napompuję, to strasznie będzie hałasować, a będzie to trwało jakieś 170 litrów, około 4. No i pompuję. Ile zostało? Jeszcze... No dwie atmosfery. Trochę pohałasuję. Zmieniaj często mikrofibry. Z tego względu, że jak będzie ci się uzupełniał cleaner z tym produktem, nie ma sensu go z powrotem wcierać. I sprężone powietrze.
kurczę, te filmy nie pomyślałem, ale już. No jak widzisz, bez żadnego wysiłku, tu nie trzeba jakoś specjalnie wysiłku czy jakiejś chwili zrobić, żeby to usunąć. Wystarczy przestrzec cleanerkiem. Za głęboko też nie ma co ingerować. Nie po to kładłem, kurczę, ten produkt, żeby go później całkowicie wymyć. Chodzi o to tylko, żeby zebrać górną warstwę. No i od razu widać. Mam wrażenie, że jest macik, ale skórka po tym produkcie też jest taka troszeczkę ciemniejsza, jakby taka nasycona. Widać, że jest inna. Naprawdę. Że to nasycenie takiej tej skóry nie jest taka, kurczę, szara jak była, może tak, bo kolor ewidentnie tak jakby ją troszeczkę przyciemniło, kurczę, co jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Aha, chyba film się przesłał na Facebooka. Rzuciłem, że właśnie będę wspierał ten produkt. No i odwracam standardowo. No proszę cię, no wyłącz się już. O, może siedlisko to ci pokażę z rąsi, co? Odwrócę sobie tylko. Rozjaśnię, żebyś cokolwiek widział. To jest max w tym aparacie. Zobacz. Pstryk. Teraz muszę odwrócić, jak mi się uda. I zebrać. Ok, wysuszę. I zobacz różnicę. Oczywiście tu będzie jeszcze jedno podejście. Nieźle, co? Kolosalna różnica. No właśnie. Dobra. I aparacik. Wraca na miejsce. Jedną ręką to sobie można, wiesz co, w uchu pogrzebać właśnie. O tym pomyślałem. O tym pomyślałem. Nie to, nie to. Weź, 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 chłopie. Kurde, robić. Dobra. Okej. Druga strona. Rewelacja, rewelacja. I odwracam mikrofibrę. Tu już jest nasączona, czyli z tej strony. Jeszcze tylko. No zabawy mnóstwo tą skórką. W sumie to już będzie prawie tydzień. Znaczy tydzień będzie, jak będę montował, bo sobie tak obliczyłem, bo mam urlop. Tydzień będzie jak ogarnięcie tej skóry takiego trolla, który nie wiem kiedy był czyszczony. Filmik był? Chyba był, tak. Przepraszam, dzień z życia dziadzi. Filmik był i tam na początku było pokazane, ile było wbitego suchego brudu. To nie ma nic gorszego. Suchy, ubity gruz. Kurde, no masakra. Wydmuchiwanie, odkurzanie, później namaczanie. Ja pokazywałem na Facebooku. Pędzelek, najpierw pędzelkiem, później znowu wydmuchiwanie. No zabawa, zabawa. I to tak schodzi, bo jakbym miał to na aucie, też jest to do zrobienia. Też jest to do zrobienia, tylko że trwałoby dłużej, bo jest niewygodnie. Tutaj jak mam fotel już jak na dłoni, jest zdecydowanie łatwiej. Ja sobie go położę na boku, położę go sobie, słuchaj, na plecach, tak może to powiem. Tak temat ugryzę. Dobra, tutaj już mi się nasączyło całkowicie, na maksa znaczy się, mikrofibra, więc co? Biorę nową. Zerdy tym razem chyba, tak? Tak, to jest zerdy. O, lubię zerdy. Uwielbiam nawet zerdy, bym powiedział. Bardzo fajne. No jeszcze przebłyski są. Za pierwszym razem nie uda się. Znaczy, jakbym odczekał tę ostatnią warstwą jeszcze tak z 5 dni. Z 5 dni dałbym, żeby to sobie ładnie wsiąkało, odparowywało. To by praktycznie całkowicie znikło, ale nie mam czasu. Dlatego też mówię, że to jest praca, to nawilżanie to jest mega nawilżanie. Zmiękczanie jest mega czasochłonne i jak nie masz dużo czasu, no nie ma sensu. No nie ma sensu tego zarzucić,
w jeden dzień wieczorem wymyć. No to jest bzdura. To musi przynajmniej dobę postać, albo przynajmniej 12 godzin, tam gdzie wyschło dorzucanie i dorzucanie towaru. I wtedy ma to jakieś tam wymierne efekty, bo zarzucić to i wieczorem zebrać, albo po godzinie czy dwóch, no nie da się. Tak to nie robimy. Tak to nie działa. O, tak może powiem. W ten sposób to nie działa. No niestety trzeba swoje odczekać, tym bardziej, że przez farbę, żeby to troszeczkę wypiło. Jak wiadomo, nie wypije wszystkiego i tu się trzeba z tym liczyć, że to nie będzie tak, jakbyśmy to zrobili od strony mizdry, no niestety. Ale lepiej tak, niż wcale. Ok, teraz tu. Teraz grubo materiało. Nie żałuję. No już pewnie pierwsza wiadomość, jeżeli chodzi o Facebooka, coś czuję do tego filmu, który wrzuciłem, że zmywam produkt zmiękczający robota głupiego. Nawilża i zbiera, nawilża i zbiera. Zresztą pozdrawiam wszystkich użytkowników Facebooka, grupy, którą stworzyłem. Bardzo fajnie, bo rośnie w siłę. Jest nas coraz więcej. Oczywiście oszołomów też nie brakuje. Dzisiaj jakiś tam się zaczął wypisywać jakieś bzdury, takie prowokacyjne, nie? To co ja wtedy robię? Wysyłam przepis na sałatkę wielowarzywną. No, tak robię właśnie. Zaczyna się od ogórki. No, to jest najlepszy sposób, bo taki temat później jest ciężko ugryźć. I oczywiście pozdrawiam jegomościa, który jest takim totalnym trolem. Totalnie prowokuje. A już wpis pod tytułem tylko na tyle cię stać, że życzyłem mu miłego dnia. Nie znam gościa osobiście, więc nie osądzam. No, no to jak to mu nie wystarczyło, to musiał dopisać, że a, że słabiutki jestem i tylko na tyle mnie stać. No tak, na tyle mnie tylko stać. Dla mnie to wystarczająco. Więc, żeby ochłonął, wysłałem mu przepis na sałatkę wielowarzywną. Może jak sobie ją zrobi, to trochę ochłonie. Już powiem tak, mając x lat, życie na maksa uczy pokory, naprawdę, na maksa. I takie klimaty mnie w ogóle twarzą zawsze. Sprawdzam sobie, gdzie mam wilgno, gdzie nie, do wyrzucenia. Sprawdzam, kurczę. No. Po tylu latach, słuchaj, pokory jest we mnie tyle, że nie ruszają mnie takie teksty. No dobrze, tu mam. Od nowa. Film trochę może i długi, jak na bonusa, ale co zrobić. Trochę sobie pokrążę, pogadam, pomarudzę. O, pokazałem produkt. Trudno, zapomniałem się. No dobra, ostatni raz. Teraz to już tak konkretnie. O, tutaj już. Tu jeszcze, ok. Odwracam. Okay. Robi się zajebiście. Mikrofibra czyściuteńka. Było przykryte specjalnymi frizelinami, żeby się nie kurzyło, żeby nie ciągło kurzu. Tak, frizelinki. Też wolniej odparowuje, jak nie dostaje powietrza, wtedy więcej wchłonie. Więc jak masz możliwość zawinięcia fotela, tylko lepiej. Tylko lepiej. Dobra. Tu będzie często czochrane kopytami. Tutaj tak. Tutaj to na pewno będzie często tarcie na maksa. Zresztą za każdym razem, jak będę wsiadał do auta. Newralgiczne miejsce. Kurde, jakie one się robią zajebiste. Naprawdę. Coś niebywałego. Fantastyczna sprawa. Ojej. Tak jak mówiłem w filmie, nie wiem, o skórach, jak to robiłem, żeby sobie ją dotykać, zrobić coś. Ona wtedy, wiesz, zaczyna pracować, mięknie też trochę, macać sobie tą skórkę. Ok. Gdzie mi zostało? Nie widziałem. Dobra, pojadę jeszcze tu, delikatnie. Tutaj w sumie to nawet nie muszę, ale pojadę. Ok. I co? Powietrze. Bajeczka. Tutaj widzę, gdzie są niedociągnięcia. Upsa.
Zawróć. Dobra, tu byłem, więc odwracam mikrohybrydę. Z tej strony stryk. Synet szał. Ok. I lecimy. O, powiem ci, że kurczę, do pracy w aucie w środku już się nie nadaje. Naprawdę, plecy kwiczą po tylu latach. Kręgosłup mam w strzępach. Niestety. O, tu widzę. Tu. Dobra. I bardzo ładnie. Dobrze. Ta strona, ta strona. Ok. Tarara. Tu szczelinki, tu jeszcze trochę. Okej. No dobra, słuchaj, nie będę cię więcej męczył. U mnie tak wygląda, jeżeli chodzi. O, trafiłem. Idealnie do pierwszego wiadra. No kurde, żeby ci pokazać, żeby nie było. Była żółta, zobacz. Żółtą używałem. Zobacz, jak wpadła pięknie. Nie. Dobra. Tak u mnie wygląda to nawilżanie. Tak naprawdę możesz też zwykłą odżywką. Tak też robię. Już kiedyś mówiłem, kładę grubo odżywki, osłaniam fotel i zostawiam na 24. Jak potrzeba, to ponownie aplikuję. Dotąd aż poczuję, że produkt się nie wchłania. I też fantastycznie odżywi, zmiękczy tą skórę. Także to nie jest powiedziane, że tylko tym produktem możesz to robić. Każdym produktem, który jest do, można powiedzieć, konserwacji, do zabezpieczenia, do takiego odżywienia skóry i też będzie miało naprawdę wymierne efekty. Volvo, jak kupiłem skóry, podobnie jak tu, od podstaw, robiłem przecież, od podstaw smarowanko, czyszczonko, też mi to zajęło bardzo długo, do tej pory śmigają. Fakt, że teraz już o nie drugi sezon nie dbam, słuchaj, i to już widać, popękana, efekty, od razu widać, jak się nie dba o skórę, naprawdę widać, a skóra ma 20, żeby nie skłamać, 24 lata. To i tak jest w fantastycznym stanie. No ale przez 18 lat dbałem o nią jak mogłem. Czyli dwa razy do roku konkret nawilżenie i konkret czyszczenie. I wtedy skóra będzie służyć naprawdę latami. No dobra, z mojej strony słuchaj to wszystko. A, pokażę ci, jak wygląda po tym nawilżeniu macik na tej skórce. Tak to będzie wyglądać. Uzupełnię tylko cleanerkiem. Top coating bodajże od Colorooka, chyba tak się to nazywa, powłoka, która jest zajebista, zresztą pokazałem to, że jest obłędna. Na chwilę obecną naprawdę myślę, że nie będę kombinował, będę się jej trzymał. Pięknie, co? Co jest fajne, że taka się zrobiła tempa, nie jest śliska i czuć taką tą miękkość, że wymasowałem ją na tyle, na ile mogłem, przygotowałem, że jest naprawdę zajebiście. No dobra, trzym się, hej! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.